1986 roku w małym austriackim mieście Spital an der Drau urodził się Thomas Morgenstern. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej miasto to było miejscem przetrzymywania polskich żołnierzy wziętych do niewoli. Morgi pochodzi z rodziny o naprawdę dużych sportowych tradycjach. Jego dziadek był skoczkiem narciarskim, a wuj Alois Morgenstern zajął 7 miejsce w slalomie na Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku w 1976 roku. Również ojciec Tomasa, Franz Morgenstern, oraz siostry Verena i Christina zajmowały się zjazdami narciarskimi. Mimo to przygoda Morgiego ze sportem nie rozpoczęła się od dyscyplin zimowych, a od piłki nożnej. Swoje powołanie Tomas odnalazł jednak bardzo szybko i już w wieku 10 lat rozpoczął regularne treningi skoków w klubie sportowym z Villach. Na debiut w Pucharze Świata nie musiał długo czekać. W elicie skoków pojawił się już w 2002 roku w zawodach otwierających cykl 51. turnieju czterech skoczni. Austriak od razu osiągnął znakomity wynik, wskakując na 9. miejsce. Na pierwsze zwycięstwo w zawodach tej rangi musiał poczekać do 11 stycznia 2003 roku. Mając zaledwie 16 lat, 2 miesiące i 3 dni, Morgenstern wygrał pierwsze zawody w Libercu i z miejsca stał się jednym z najmłodszych zwycięzców konkursu Pucharu Świata. W tej klasyfikacji wyprzedza go tylko kanadyjski skoczek Steve Collins z wygraną w wieku 15 lat, 11 miesięcy i 27 dni. Sezon 2003-2004 zaczął się dla młodego skoczka niezwykle fatalnie. Już w drugich zawodach w Kusamo popełnił błąd przy wyjściu z progu, a następnie przekoziołkował w powietrzu i upadł na kręgosłup. Morgi trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząsienia mózgu, obrażeń kręgosłupa i kilku innych pomniejszych złamań. Na szczęście skutki jednego z najdramatyczniejszych upadków w historii skoków nie były tak groźne. Skończyło się jedynie na złamaniu palca i 1,5-miesięcznej przerwie. To właśnie w tym sezonie Thomas Morgenstern przegrał Mistrzostwo Świata Juniorów z niezwykle utalentowanym polskim skoczkiem Mateuszem Rutkowskim. Wejść na sam szczyt skokowych osiągnięć udało mu się 18 lutego 2006 roku. Wówczas 19-letni Morgenstern skokami na 133 i aż 140 metrów wygrał konkurs olimpijski w Pradze Lato, pokonując swojego rodaka Andreasa Kofflera o mityczną 1/10 punktu. Do swojej kolekcji dołożył również złoto w drużynie. W kolejnych latach kariera Morgiego tylko nabierała rozpędu. Sezony 2007-2008 oraz 2010-2011 zakończył na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Thomas może się pochwalić także kolekcją 8 złotych medali Mistrzostw Świata, w tym jednego indywidualnego lauru z 2011 roku z Oslo Holmenkollen. Austriak także pięciokrotnie plasował się na podium turnieju czterech skoczni, a w sezonie 2010-2011 udało mu się wygrać ten niezwykle prestiżowy cykl. Początek końca jego kariery miał miejsce 14 grudnia 2013 roku w Neustadt. Wówczas Morgenstern zaliczył pierwszy z dwóch bardzo groźnie wyglądających upadków. Morgi powrócił już po 2 tygodniach i zajął 2. miejsce w turnieju czterech skoczni. Niestety nadal nie mógł wykonywać wszystkich ruchów samodzielnie, a za każdym razem pomagał mu członek austriackiej kadry, który nosił za nim narty oraz zapinał wiązania. Efektem błędu technicznego i złych warunków atmosferycznych był koszmarnie wyglądający upadek na skoczni Kulm, który każdy kibic skoków ma nadal w pamięci. Po szybkiej i intensywnej rehabilitacji Thomas wystartował na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Niestety jego skoki nadal obarczone były dużym ładunkiem emocjonalnym i sporą dozą niepewności. W rezultacie Austriak postanowił nie kusić dalej losu i zakończył sportową karierę. Na tej sportowej emeryturze Morgi na pewno nie będzie się nudził. Były już austriacki skoczek wreszcie ma czas na granie w piłkę, jazdę na nartach oraz latanie samolotem. Morgenstern jest bowiem licencjonowanym pilotem. Wydaje się również, że życie prywatne Tomasa także się uspokoiło. Po głośnym rozstaniu z Krystyną Cerencic tylko 3 miesiące po urodzeniu ich córki, Thomas Morgenstern związał się z Sabriną Brandstatter, z którą jest do dnia dzisiejszego.